Szczęść Boże, coś Wam powiem. Codziennie jemy i codziennie tracimy siły. Tak od samego początku do końca naszego życia. Nie ma na to cudownego sposobu, żeby nie musieć jeść. Nie tylko ciało jednak należy karmić. Musimy też zatroszczyć się o duszę i zastanowić się, co jest naszym pokarmem dla wzrostu człowieczeństwa, wiary i miłości. To znaczy, w czym szukamy źródła naszej siły? W jakich sytuacjach? W jakich ludziach? W jakich dobrach? W jakich przyjemnościach? Chrystus mówi dziś do nas, ja jestem chlebem życia. Tak, On jest jedynym źródłem mocy i siły dla nas. On gasi pragnienie i zaspokaja nasze łaknienie. Dzięki Niemu nie musimy się skupiać na sobie. Dzięki Jego obecności możemy wypełniać wolę Boga. Ale jak ją rozpoznać? Jak odkrywać i łączyć w nas to, co boskie z tym, co ludzkie? Bardzo często zatrzymujemy się nad tym, co widzi nasze oko, co usłyszy nasze ucho, czy dotknie dłoń. Pan mówi, widziałeś mnie, a nie wierzysz. Kiedy ja bardzo chcę uwierzyć, chcę, żeby Bóg zaradził memu niedowiarstwu. Einstein powiedział, tam, gdzie jest miłość, nie ma narzucania drugiej osobie swojej woli. To bardzo ważne. Bóg, który kocha nas bezgranicznie, nie zmusza nas do niczego. Daje nam wolność wyboru. To zupełnie inaczej niż my, kiedy wielokrotnie dyktujemy warunki. Mówimy, że kochamy, ale na naszych zasadach. Mówimy, co i jak ma być zrobione, bo ja tak chcę. Organizujemy życie innym, ale dostosowując je pod swoje potrzeby. Egoistycznie podchodzimy do wielu spraw. Małżonkowie niby tworzą od ślubu my, a są sytuacje, gdy wyraźne jest tylko ja. Kiedy się nie szanują i kłócą, bo któraś strona chce być nad drugą osobą. I kiedy Jezus mówi o tej woli, to dodaje, że realizowanie drogi Bożej zakończone będzie odnalezieniem się z Bogiem. Nie mamy nic do stracenia, bo bycie z Bogiem w codzienności będzie zyskiem dla nas. Warto więc spojrzeć na ten chleb niebiański, który dał nam Pan na życie wieczne. Niech nasze przychodzenie na Eucharystię będzie prawdziwym dziękowaniem Bogu za moje życie, za wszelkie sytuacje łatwe i trudne, za moje bogactwo i biedę. Bogu niech będą dzięki za każdy dzień. Przychodźmy do Niego, bo sam powiedział, kto do mnie przychodzi, tego precz nie odrzucę. Szczęść Boże.